Jarosław Gowin, odpowiedzialny za politykę naukową i reformę szkolnictwa wyższego, przyjechał do Suwałk, by zaprezentować konstytucję dla nauki, czyli swoją sztandarową ustawę, która wkrótce trafi do Sejmu. Przy okazji chciał też uspokoić nastrój niepewności panujący na uczelniach oraz obawy przed nadchodzącymi zmianami. Zdaniem ministra Gowina reforma przyczyni się do naprawy szkolnictwa wyższego w naszym kraju. W czasie, kiedy ja dyskutowałem z panią rektor i z jej współpracownikami o nowej ustawie, w tym samym czasie Komitet Stały Rady Ministrów przyjął projekt tej ustawy, a więc we wtorek trafi on pod obrady rządu i wierzę, że już wkrótce zajmie się nim polski parlament. Chcę powiedzieć, że ta ustawa przeniknięta jest zasadą zrównoważonego rozwoju. Zależy nam na tym, żeby najlepsze polskie uczelnie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagielloński, pieły się w górę w światowych rankingach, ale równie mocno, podkreślam, równie mocno, zależy nam na tym, żeby rozwijała się równomiernie cała sfera szkolnictwa wyższego, żeby rozwijały się takie uczelnie jak PWSZ w Suwałkach, jak PWSZ w Chełmie, jak Uniwersytet w Białymstoku czy Politechnika Białostocka. Uczelnie w Polsce nie dzielą się na te lepsze akademickie i gorsze zawodowe. Uczelnie zawodowe mają swoją unikalną, bezcenną misję. One kształcą na rzecz lokalnego rynku pracy. One są też takim miejscem tworzenia się lokalnych czy regionalnych elit społecznych. Niektóre z zapisów i zmian oceniane są przez środowiska akademickie jako wręcz rewolucyjne. Gowin w swojej koncepcji chce przede wszystkim odejść od modelu kształcenia masowego, które według wicepremiera zmiany najbardziej przyczynią się do faktycznego podniesienia jakości i skuteczności nauczania? Jeżeli chodzi o uczelnie zawodowe, to ustawa przewiduje między innymi uruchomienie takiego corocznego mechanizmu oceny jakości kształcenia, ale oceny nie przez ministerstwo, tylko przez rynek pracy. Od 2 lat uruchomiony jest bardzo precyzyjny mechanizm badania ekonomicznych losów absolwentów. Mówiąc krótko, ministerstwo jest w stanie sprawdzić, w jakim czasie absolwenci danej uczelni i danego kierunku podejmują pracę i jak wysoko płatna jest to praca. Co roku 15 najlepszych pod tym względem państwowych wyższych szkół zawodowych będzie otrzymywało dodatkowe środki w wysokości 1 000 000 zł. No 1 000 000 zł to dla państwowych wyższych szkół zawodowych, które na ogół są uczelniami małymi, kameralnymi. Bardzo dobrze, taki charakter powinny zachować. W strukturach uczelni pozostaną 2 obecnie istniejące organy, rektor i senat. Nowum jest Rada Uczelni. Ma ona przyczynić się do poszerzenia autonomii szkół wyższych. Dużo szerszy zakres spraw będzie rozstrzygany na poziomie statutów uczelni, a nie w ustawie czy rozporządzeniach. Z drugiej strony wprowadzamy rzeczywiście pewne mechanizmy kontrolne i to nie będzie kontrola tylko ze strony ministerstwa, to będzie również w pewnym sensie taka kontrola czy monitorowanie sytuacji w poszczególnych uczelniach przez lokalne środowisko. Otóż chcemy, żeby w uczelniach, we wszystkich uczelniach pojawił się nowy organ, tak zwane rady uczelni. One będą się w ponad 50% składały z osób spoza uczelni, osób wybieranych przez senat. Resort nauki i szkolnictwa wyższego planuje też systematycznie zwiększać nakłady na szkolnictwo wyższe. W najbliższych latach zamierza też zainwestować w uczelnie, również zawodowe, około 2,5 miliarda dodatkowych środków unijnych. Wicepremier przekazał na ręce pani rektor czek o wartości niemal 1,5 miliona złotych, które mają być spożytkowane na rozwój uczelni. Pieniądze wydane zostaną na informatyzację szkoły.